Witamy w czerwcowym pulsie powiatu olsztyńskiego. W tym wydaniu pokażemy pierwszą spartakiadę obronną klas mundurowych szkół powiatu olsztyńskiego. Przygotowania do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w powiecie olsztyńskim pod wspólną nazwą Bezpieczne Wakacje. Czerwcową sesję Rady Powiatu w Olsztynie, na której Zarząd Powiatu Olsztyńskiego otrzymał absolutorium. Na co zostaną przeznaczone pieniądze, które gminy otrzymały z budżetu powiatu olsztyńskiego? Zapraszamy do oglądania. Nad pięknym jeziorem Narje w Kretowinach rozegrano pierwszą spartakiadę obronną dla uczniów klas mundurowych z powiatu olsztyńskiego. Do rywalizacji stanęły drużyny z Olsztynka, Dobrego Miasta i Biskupca. Konkurencji jest 7, 5 wojskowych i 2 strażackie. Drużyny są 12-osobowe. Sprawdzają uczniowie swoje umiejętności. Szkoły mają podpisane umowy z armią i ze strażą. Przychodzą do nich fachowcy ze służb. Szkoły walczą o Puchar Starosty, Puchar Przechodni. I co roku taki turniej się będzie odbywał tu w Kretowinach, bądź też na innym terenie. Oczywiście każda z drużyn dostanie też pamiątkowe statuetki. Pierwsza dostanie puchar, który będzie mógł przez cały rok przebywać w szkole. Spartakiada składała się z 7 konkurencji zespołowych. Bieg na 1000 metrów, strzelanie z broni pneumatycznej, rzut granatem, udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanemu w wypadku, przepychanie uszkodzonego samochodu, rozwinięcie bojowe do gaszenia ognia, oraz bieg siłowy w pełnym rynsztunku strażackim. Ta młodzież, która jest tutaj właśnie ze szkół mundurowych, radzi sobie całkiem dobrze. Konkurencja techniczna, taki bieg siłowy poszedł im bardzo dobrze. Liczymy na szkoły mundurowe. Jest problem właśnie duży, brakuje młodzieży niestety. Osoby starsze odchodzą, a brakuje następców. Ważnym elementem wyszkolenia służb mundurowych w warunkach terenowych jest również umiejętność rozpalenia ognia. Prawdziwym mistrzom szkoły przetrwania wystarczy kilka minut do przygotowania ogniska, które może uratować nam życie. Rozpalenie ognia jest jednym z najważniejszych elementów. Jeżeli znajdziemy się gdzieś sami w lesie, na pewno będziemy się rozpalić taki ogień, bo ogień jest potrzebny do tego, żeby się wysuszyć, przyrządzić sobie jakieś pożywienie, uzdatnić wodę do spożycia poprzez przygotowanie jej. Daje nam światło, czyli sygnalizuje naszą obecność. Możemy się przy tym ogrzać i na pewno poprawia samopoczucie, odstrasza zwierzęta i owady. My staramy się uczyć młodzież rozpalania ognia bez pomocy sztucznych materiałów, czyli za pomocą na przykład kory brzozy, mchu suchego, siana, pałki wodnej i różnych rzeczy, których możemy pozyskać z przyrody. Chociaż konkurencje w większości wymagały od uczestników siły fizycznej, to dziewczęta nie gorzej od chłopców dały sobie radę ze wszystkimi zadaniami. Jeżeli ktoś wiąże przyszłość z wojskiem, no to myślę, że powinien udzielać się tutaj. Wszystkie zespoły na pewno dają z siebie wszystko. Wszyscy jesteśmy tutaj tak samo oceniani i po prostu trzeba się starać. Najlepsza konkurencja to chyba był rzut granatem. Najłatwiej było rzucić tak samo dla dziewczyn, jak i dla chłopaków. Po zmaganiach przyszedł czas na podsumowanie zawodów i wręczenie nagród. Trzecie miejsce zajęła drużyna zespołu szkół w Dobrym Mieście. Te konkurencje wysiłkowe były najtrudniejsze, czyli bieg na 1000 metrów. Z pozostałymi myślę, że wypadali całkiem nieźle, ale jak widać musimy jeszcze popracować nad niektórymi rzeczami. Liczyliśmy na więcej, zajęliśmy trzecie miejsce, ale to jest pierwsza taka spartakiada, pierwsze koty za płoty. Myślę, że w przyszłym roku postaramy się i takie zawody wygramy. Drugie zespół szkół w Biskupcu. Jesteśmy na pudle, jest drugie miejsce. Drużyna wie, że chyba troszeczkę trzeba poprawić strzelanie, tak? To jest ten element, ale damy sobie radę spokojnie, bo w biegach wiem, że i w rzucie granatem byli bardzo dobrzy. Klasa mundurowa musi tworzyć drużynę i mam nadzieję, że dzisiaj przynajmniej ci, którzy przyjechali, tego nie żałują i że wiedzą, że stworzyli dobrą drużynę. Jest podstawa, żeby za rok pojawić się i rywalizować o ten piękny puchar. W pierwszej spartakiadzie obronnej zwyciężyli uczniowie z klasy mundurowej zespołu szkół w Olsztynku, zdobywając puchar przechodni starosty olsztyńskiego.
Nie odpuszczaliśmy w żadnej konkurencji i tutaj szczególnie duże słowa podziękowania dla dziewcząt, które nie były najsłabszym ogniwem u nas, a wręcz przeciwnie, mobilizowały mężczyzn naszych do większego wysiłku. I to tak myślę, że w 90% ten puchar to jest zasługa naszych dziewczyn. Jeszcze raz gratuluję, naprawdę. Andrzej Abako, wicestarosta olsztyński, za pomoc w organizacji i przeprowadzenie wszystkich konkurencji podziękował żołnierzom z 9. Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego z Lidbarka Warmińskiego oraz strażakom z OSP w Dobrym Mieście. Bezpieczeństwo dzieci to zawsze aktualny temat podczas letniego wypoczynku. Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Olsztyńskiego wspólnie ze służbami czuwającymi nad naszym bezpieczeństwem przypomniał o zasadach, których powinniśmy przestrzegać, będąc na wakacjach. Były to festyny adresowane do dzieci szkół podstawowych, klas 4-5 naszego powiatu, a mające na celu przekazanie, mam nadzieję, cennych informacji dotyczących zachowań w okresie letnim, wakacyjnym, niebezpieczeństw, jakie czyhają na dzieci w tym okresie. W festynach tych uczestniczyła policja, straż, sanepid, nadleśnictwa, wojewódzka stacja pogotowia ratunkowego. Ostatni przedwakacyjny festyn zorganizowano nad brzegiem jeziora Klebarskiego. Liczne atrakcje nie pozwoliły uczestnikom na nudę. Poprzez zabawę staramy się dzieciakom przekazać jak najwięcej cennych informacji, takich, które pomogą im później bezpiecznie wrócić do szkoły. Jest nas naprawdę wiele, wiele osób, które w te działania się włączyły. Zakres i tematyka przekazywanych wiadomości były związane z działalnością konkretnych służb. Jedną z takich ciekawszych pokazów był dzisiaj pokaz, jak sobie radzić z psem. Ja sama myślę, że z tego dużo skorzystam, bo czasami rzeczywiście takie spotkania są mrożące krew w żyłach. Zjawili się tutaj strażnicy leśni, którzy też pokazali, jak można sobie radzić z różnymi zagrożeniami w lesie. Zawsze przed wyjazdem na wakacje wspominamy o tym, co może dzieci spotkać i zawsze uczulamy, jednak bezpieczeństwo zawsze jest u nas na pierwszym miejscu. Okres letni wiąże się z tym, że dzieci nie uczęszczają do szkół. Rodzice często w tym czasie są w pracy. W związku z tym dzieci mają więcej czasu wolnego, no i oczywiście więcej pomysłów. Bezpieczne zachowania, zasady obowiązują nas nie tylko nad wodą, ale również w lesie, na podwórku. No wszędzie tam, gdzie nasze dzieciaki będą wypoczywać. Nauczyłam się, jak wyjmować kleszcze, bo wakacje się często zdarza, oraz co zrobić, jeśli ktoś się wywróci w kajaku i gdzie trzeba zadzwonić w takich sytuacjach. Żeby, jak jest czerwona flaga, żeby się nie kąpać. Życzyłabym im przede wszystkim tego, żeby czuli się bezpiecznie, żeby żadna krzywda im się nie przydarzyła, żeby mogli i korzystali z naszej pomocy, ze wszystkich służb ratowniczych. Jesteśmy do ich dyspozycji. Na czerwcowej sesji Rady Powiatu w Olsztynie jednym z punktów było głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu Olsztyńskiego za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Sprawozdanie z wykonania budżetu przedstawiła Lucyna Kozikowska, skarbnik Powiatu Olsztyńskiego. Radnym przed ostatecznym głosowaniem zaprezentowano również pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu. Za udzieleniem absolutorium zarządowi było 18 radnych. Głosów przeciwnych nie było, a tylko 4 radnych wstrzymało się od głosowania. Bardzo się cieszę, że absolutorium zostało udzielone. Oczywiście zawsze jest jakaś nutka niepewności, jaki będzie wynik głosowania. Natomiast wydaje mi się, że jednak ubiegłoroczny budżet był bardzo dobrze skonstruowany. Jak pokazały wszystkie sprawozdania, łącznie z opinią RIO, zostało wszystko dobrze wykonane. Gratulacje i podziękowania starosta Małgorzata Chyziak otrzymała od przewodniczącego Rady Powiatu w Olsztynie Jerzego Laskowskiego. Cieszę się, to jest praca oczywiście zespołowa, nie tylko zarządu, to jest praca wszystkich radnych. Przecież wszelkie zmiany w budżecie, które działy się w ciągu roku, były przegłosowywane przez Radę. Jest to również praca wszystkich dyrektorów wydziałów starostwa, wszystkich dyrektorów jednostek podległych, no i oczywiście naszej pani skarbnik, której jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję.
200 tysięcy dla gminy. To pieniądze, które od ubiegłego roku powiat olsztyński przekazuje gminom na remonty i poprawę stanu dróg powiatowych. W tym roku rzeczywiście ponownie powróciliśmy do formuły 200 tysięcy dla gminy. W tym roku są to 2 miliony 400. Trafią oczywiście do gmin. Lista jest bardzo długa. Chyba też nie chodzi o to, żeby w tej chwili je wymieniać. Natomiast głównie pieniądze będą przez gminy przeznaczane na drogi. W niektórych gminach będą przeznaczane na chodniki i ścieżkę pieszo-rowerową. Cieszę się bardzo, bo jest to też nienarzucone przez zarząd, nie jest to nasza decyzja. Zarząd odbywał spotkania z radnymi powiatowymi, z wójtami, z burmistrzami i wspólnie udało się wypracować jakieś propozycje, a teraz tylko trzeba przystąpić do ich realizacji. W tym roku taką dotację otrzyma również gmina Świątki. Decyzją Rady Powiatu dostanie wsparcie na inwestycje związane z drogami powiatowymi. W naszym przypadku to będzie utwardzenie poboczy poprzez budowę czy wykorzystanie kostki brukowej. Inwestycje będą dotyczyć czterech miejscowości: Różynki, Gołogóry, Garzewa i Brzydowa. Mamy nadzieję, że za kwotę, którą przyznał powiat, czyli około 200 tysięcy złotych, uda się wykonać około kilometra łącznie poboczy. W związku z powyższym gmina też tutaj będzie partycypować w kosztach, ale zobaczymy, co wyjdzie ze szczegółowych kosztorysów. Mieszkańcy wsi Różynka, Garzewa, Gołogóry i Brzydowa wielokrotnie o to się dopominali, tak? W związku z tym my również prosiliśmy powiat o pomoc w tym zakresie. I wszystko idzie w tym kierunku, żeby powoli te inwestycje realizować.